Cześć, witam na kanale Survivor Tour. Ja jestem Piotrek. Dziś troszeczkę obozowania. Żaden survival, zwykłe obozowanie. Przygotowaliśmy już sobie razem z moim kolegą Zygmuntem, który dzisiaj gościnnie w programie. Właśnie kończy sprzątać po leśnych szmaciarzach. Butelki po piwsku i takie tam. Do takich ludzi powinno się strzelać. Najlepiej jakbyście zastali las w dobrym stanie. Ale jeśli nie, jeśli jest syf, zróbcie coś dla przyrody, posprzątajcie to. To jest naprawdę niewiele czasu. Posprzątajcie miejsce, w tym będziecie. Po sobie tym bardziej. Przygotowaliśmy już tutaj z kolegą miejsce na palenisko, ponieważ dzisiaj będziemy gotować Zygmuntowy pomysł. Nie wiem, co to będzie jeszcze. W markecie kupili się składniki, nie wiem, co to będzie. Przygotujemy go w tym kociołku, który zrobiłem dokładnie wczorajszego wieczora. Pokażę go potem z bliska. Na palisko mam już przygotowane ładnie podstawę, chrust, drobne wióry, żeby je rozpalić. Chrust, który nakładamy bezpośrednio po rozpaleniu podpałki. Mniejsze patyki, które stworzą jakąś podstawę na większe patyki, które z kolei stworzą podstawę na kawałki klocków grubych. No to co? Nie przedłużajmy, zaczynamy. Zanim jeszcze rozpalę ognisko, taki mały patent, fajny. Tutaj, jako że jezioro mamy za plecami, od jeziora zawsze wieje, sposób na szybsze rozpalenie ogniska. Od strony jeziora wykonujemy taki lekkie wgłębienie, żeby po prostu tędy do ogniska wchodziło powietrze. Zablokowanie tego miejsca spowoduje, że po prostu ognisko będzie się gorzej paliło, a w ten sposób można rozpalić ognisko szybciej, nawet w trudniejszych warunkach. Dziś pójdę troszeczkę na łatwiznę do rozpalenia ogniska. Użyję zrobionych przez siebie zapałek sztormowych, trzymanych w pojemniku, oszczelnym, po magnezie chyba. Nie wiem. Tak wyglądają zapałki. Są całe oblane w wosku, dzięki czemu wodoodporne. Trzeba troszeczkę zdrapać tego wosku, bo inaczej tego nie odpalimy. Trzymam też w pudełku draskę. No i co? Odpalam. Muszę poczekać troszeczkę, aż się rozpali. Po raz paleniu się sprawdzałem, ta zapałka pali się naprawdę długo, naprawdę dosyć długo, około 5 minut. Na wietrze też wieje. Nie bardzo chce zgasnąć. Całkiem dobrze się pali. Czas podłożyć ogień. Jest to bardzo fajny sposób dla leniwych, na typowe niedzielne obozowanie. Czas dołożyć chrust na wierzch. Nie ma co zaduszać ognia, niech to się spokojnie zacznie rozpalać. Najgorsze, co można zrobić, to na start rzucić taką kupę gałęzi, że po prostu nie ma tutaj się co palić, nie ma dostępu powietrza. To jest podstawowy błąd. A potem ludzie się dziwią, dlaczego nie chce im się rozpalić. Przecież zrobili wszystko jak na filmiku. Otóż nie, nie wszystko. Bez tlenu, bez dostępu powietrza nie ma ognia. Nie wolno o tym zapominać. Patyki, jak widzicie, się już rozpalają. Jak widzicie, po kształcie ognia ten rowek zapewnia dostęp powietrza, dzięki czemu to się pali lepiej i szybciej. Można powoli zacząć dokładać grubsze patyki. Dobra. I dalej, niech to się spokojnie rozpala. I
za niedługo przygotujemy żarcie. Tak wygląda mój kociołek. Kosztował mnie dokładnie 11 zł i 50 groszy. Jest to miska kupiona za dyszkę w sklepie Pepco ze stali nierdzewnej. Kawałek drutu ocynkowanego 3 mm grubość. Przymocowany zwykłymi nitami, kawałki takie blaszki. Eleganckie, fajne. Posiłek dla dwóch osób. Śmiało można to zrobić. Dla jednej osoby to naprawdę uczta. Tam w tle Zygmunt gotuje ziemniaki. Myje ziemniaki. Za chwilę wlejemy wody, będziemy gotować. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, co on chce ugotować, ale zobaczymy. Będzie fajnie. Ognisko już ładnie płonie. Tutaj wcześniejsze wyżłobienie, które służyło tylko do rozpalenia ogniska, pomagało w tym. Już ustawiłem z takich kloców taką zaporę. Już tam jest to niepotrzebne. Tu się wszystko ładnie dopala. Czas ustawić trójnóg. Stawiamy kociołek na ogień, żeby zagotować wodę. Wysokość nad ogniem regulujemy, jak pewnie wszyscy wiecie, rozstawieniem nóg trójnogu. Się gotuje. Dobra. Witam was. Ja cię teraz nożem przygrzynę. Obróć się tyłem. Przynajmniej się śmieję obrócony będąc tyłem. Dobra. Witam was. Tutaj gościnie Zygmunt. Jak widać, leje już ognisko płonie, podgrzewając nasz piękny garnek. A my będziemy przygotować danie jednogarnkowe. Składać się ono będzie z ziemniaków, z kiełbasy, koncentratu pomidorowego, czerwonej fasoli, cebuli, papryki oraz soli i pieprzu. Do przygotowania będziemy potrzebować nóż, może być prosty, zwykły nóż, oraz łyżki, której niestety nie mam, ale którą przygotuje kolega Piotrek. Oto z tego kawałka drewna. Mamy drewno, będzie łyżka. No to zaczynajmy. Dobra, to zaczniemy od krojenia ziemniaków. Krojenia ziemniaków, ponieważ chcemy, żeby one się szybciej przygotowały. Jeśli rzucimy całe takie wielkie ziemniaki, gotować to się może nawet pół godziny. Z pokrojonymi na takie kawałeczki małe, może to trwać 20 minut. I pamiętajcie, że nam zależy na czasie. Nie chcemy to spędzić nie wiadomo jak długo, tak więc... Jak to nie? Pokroimy... Jak to nie? Chcemy! Chcemy być tu jak najdłużej! Znaczy, jak to nie? Chcemy być tu jak najdłużej, ale my chcemy jak najszybciej zjeść. No, tego się trzymajmy. No tak, to akurat prawda, głodni jesteśmy. Nie ma co się tutaj... Śniadania nie jedliśmy, głodni jakoś jesteśmy. Bawić, po prostu. Takie o malutkie, na pół. Nie będziemy ich obierać ze skórki. Pamiętajcie, to jest posiłek biwakowy. To nie ma być sterylna kuchnia domowa, gdzie wszystko przygotowujemy nie wiadomo jak super. Tutaj ma być czuć biwak. A biwak to są właśnie takie drobne elementy, jak trochę skórki na ziemniaku, trochę żaru z ogniska, który wpadnie do wody. Są te smaki ogniska, te smaki biwakowania. I to my właśnie chcemy osiągnąć teraz. Nie zapomnijmy, że wodę trzeba osolić. O, teraz to przenieść fajnie. Chyba to zrobię na dwa razy. No i druga porcja. Woda jeszcze nie jest ciepła, więc my ją przemieszamy. Znaczy, ona jest ciepła i nie jest jeszcze wrząca. Ją przemieszamy, póki jeszcze łyżeczki nie mamy. Ale jest dobrze, pojawiły się już bąbelki, jak wrzucałem pierwszą część ziemniaków. Tak więc widać, to wszystko działa. No, może dorzucimy kilka gałązek. Przy okazji, korzystając, że tutaj jest ciepło, suszymy drewno z tych naszych większych klocków. Nie wiem, czy to widać, ale paruje. Wszystko widać. Ja w międzyczasie zrobię łyżkę. Wykorzystam do tego nóż,
który zrobił mi kolega Mateusz Giera. Dopiero zaczął tworzenie noży. Wcześniej tworzył dla siebie, tylko teraz zaczął sprzedawać. Na moją prośbę stworzył mi nóż, znany jako Crooked Knife. Tak ten nóż wygląda z bliska. Przyszedł bardzo ostry. Warstwa odwęglenia ładnie zebrana. Nie tępi się. Mocny. Nie ma skłonności do złamania się, a już troszeczkę nim dłubałem. Naprawdę fajny, fajny nóż. Będę z niego korzystał. Ostry. Tutaj był pierwotnie konopny. Ja go nie rozcinałem. Po prostu oplatłem go tylko i wyłącznie skórą. Chodzi o to, że Mateusz no niestety, ale skaleczył się robiąc ten oplot, więc nie miałem serca, żeby po prostu ten oplot niszczyć, ale że kaleczył mi dłoń, zrobiłem oplot ze skóry, to jest fajnie. Dębina na rękojeści, impregnowane chyba woskiem pszczelim, jeśli dobrze pamiętam. I będę robił teraz łyżkę. Idzie bardzo fajnie, gładziutko. Razem z tym nożem zrobiłem już u niego dwa inne. Dwie inne rzeczy. Dostałem na testy takie oto wiertełko, które sam zrobił. Wygląda dziwnie, ale naprawdę działa. Jeszcze będę go testował. Oraz tego typu łyżkowiec. Ostrzony z jednej strony. Taki wygięty kawałek stali. Jakaś szwedzka stal węglowa. Nie wiem jaka. Rękojeść prawdopodobnie od typowego, zwykłego jakiegoś pilnika kupiona. Ale wystarczy w zupełności. Fajnie się trzyma, fajnie się tym pracuje. Robię łyżkę dalej. Piotrek teraz będzie robił łyżkę, która oczywiście jest nam potrzebna. My natomiast przygotujemy sobie wszystkie składniki. Na razie, póki ziemniaki się nie zrobią, w zasadzie nic nie możemy nowego dorzucić. To będą dopiero kolejne etapy. No, my natomiast przygotujemy sobie składniki, żeby w momencie, kiedy dojdzie do tych momentów, my raz, dwa będziemy w stanie przygotować nasze jedzenie. No to zacznijmy od krojenia wszystkiego. Na start kiełbasa. Warto byłoby trochę zrobić mniejsze kawałki i przekrajać je będziemy oto w ten sposób na takie ćwiartki. Żeby przyspieszyć sobie tą robotę, po prostu będziemy składać po kilka na raz. Przekrajamy i gitara gra. Wygląda, a takie dupki to sobie zjemy. Następnie zabierzemy się za paprykę. Odcinamy górę oraz odcinamy dół na sam start. To czego chcemy się pozbyć, to te całe gniazdo nasienne. Tak więc odcinamy. W momencie jak się pozbyliśmy gniazd nasiennych, no to zabieramy się za cięcie papryki. Muszą być to równe kawałki. Po prostu pokrójmy to. No i cebula.
kostkę, ale nie za mało. Tą cebulę ma czuć. Na sam koniec mamy koncentrat pomidorowy oraz fasolę. Fasolę dnie odcedzimy. No, pozostaje nam tylko czekać. Zygmunt się nakroił. Papryki, kiełbasy, cebuli. W międzyczasie się wzruszył. To taki rozczulający chłopak. Zwłaszcza przy krojeniu cebuli się wzrusza zawsze. Tak samo jak ja. To naprawdę jest takie rozczulające. W międzyczasie dokończyłem łyżeczkę z zewnątrz. Czasem jeszcze wdrążyć. Użyję do tego drugiego nożyka. Od Matiego. Bardzo fajnie wchodzi w drewienko. Niektórzy mogą tego nie wiedzieć, ale w przypadku, gdybyście nie mieli takiego noża, takiego, czy też takiego, jakie używam ja do tej pory, można się wspomóc takim niedopałkiem z ogniska. Przykładamy. W ten sposób też wydrążycie komorę zupną w łyżce. Przykładamy i dmuchamy. Po prostu wtedy to miejsce zwyczajnie wypalimy. Jest to sposób tylko nieco bardziej czasochłonny, ale zapewniam, że równie skuteczny. Potem takie wygłębienie może najzwyklejszym nożykiem, nawet tym podstawowym, który zawsze używacie, wyskrobać. Jako że przypalone, od razu sterylne. I nabiera też charakteru. Dobra, super. Ziemniaczki są już prawie gotowe.
Nie chcę, żeby były super mocno ugotowane czy rozgotowane, ponieważ one jeszcze będą się w tym wszystkim robiły. Zostawiłem połowę wody. Połowę może spokojnie możemy odlać, połowę musimy zostawić. Pamiętajcie, że to musicie wszystko jakoś razem jeszcze wszystko zrobić. A ja robię drugą łychę. Drugą łychę, a ta jest łycha zrobiona i nam dzisiaj pomoże. Ale nawet zaraz. Teraz do tego wszystkiego dodam koncentratu oraz wszystkie te składniki pokrojone. Fasolkę, jako że ona jest już taka mięciutka, jej nie będziemy od razu dawać, ją damy później. Nie chcemy, żeby była taka super rozmoczona, nie chcemy mieć papki. Chcemy mieć danie, w którym możemy rozdzielić wszystkie składniki poszczególne. Dobra, no to zaczynajmy. Pora dodać trochę pieprzu i przypraw ziołowych. Troszkę wody jeszcze. Przygotowałem się, w czym robić. I pora wstawić z powrotem na ognisko. Lecimy. Całość gotuje się już od około 20 minut. Teraz będziemy dodać fasolę. W międzyczasie Piotrek zdążył zrobić swoją łyżeczkę do końca. Bardzo okazała. W końcu muszę czymś jeść. Tak, w końcu muszę czymś jeść. Ta jest trochę ładna. Ta jest dobra do mieszania. Ja swoją przygotowuję, malutką łyżeczkę. Ale to jeszcze nie teraz. Nie teraz do pokazania. Tak jak dodajemy fasolę. No i całość będziemy gotować jeszcze przez 10 minut. Po czym będziemy to jeść. Dobra, zaczynajmy. Zygmunt i jego pierwsza w życiu łycha. Tak. Pokaż bliżej do kamery. Dobrze, pokazuję bliżej do kamerki. Moja pierwsza w życiu łyżka. Trochę mi się niestety z przodu. Niżej. Trochę mi się tutaj. O. Tu. Dobra, trzymaj. Moja pierwsza w życiu łyżka. Trochę mi się niestety uwaliło, ale jak widać, łyżeczka jest. Jest ona zgrabna. Jeść nią można. Tylko jestem ciekaw, jak taką malutką łyżeczką króciutką będziesz z tej puszki, z której chcesz jeść, wyciągnąć żarcie. A skąd będę jadł? Będę jadł z naszego kociołka. Tak, jedzonko się już robi. Już zaraz można z ognia zdejmować. Jedzonko się już zrobiło. Zygmuncie, podaj proszę śniadanie. Oczywiście, milordzie. Chlebuś sobie ukroimy. Tak, panowie i panie, szlachcic je. Jest? Jedzonko? Pysmacznego. Nie wiem, co to jest, boję się. Niech spróbuj pierwszy, nie? Nie zginąłem. Dowiemy się później. Na pewno. Ale powiem wam, że pachnie fajnie. Smakuje jak zwykła fasolka po bretońsku. Tylko taka troszeczkę inna.
troszeczkę inne danie. Ale dobra. Raczej. I to chyba tyle na dziś. My sobie wcinamy śniadanko. Wam niech ślinka cieknie. I to tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.